Nadszedł czas na wspomnienia. Rozmowa sprzed lat pani Joanny Rozmus z nauczycielką historii. Joasiu, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Takie proste, to każdy głupi wie. 1410. Takie proste, tak? No to co wydarzyło się 15 czerwca 1962 roku o 15.02 w dzielnicach na ulicy Kolejowej? No, teraz czuję się dowartościowana. Wiem, co tam się wydarzyło. Pani Antonina Kowalska pomyliła się w sklepiku i kupiła 30 deko kartofli i 3 kilo cukierków zamiast 3 kilo kartofli i pasty do zębów. A skąd ty to wszystko wiesz? Ja wiem, między innymi wszystko. Nie chcę cię martwić, Joasiu, ale ludzie, którzy wiedzą wszystko, albo źle kończą, albo zostają nauczycielami. Stało. Zapraszamy panią Joannę Rozmus. Dzień dobry państwu. Tak naprawdę to nie wiem, co wydarzyło się w Ciemnicach, ale wiem na pewno, co wydarzyło się 1 września 1963 roku na ulicy Norwida 40. Po prostu przyszli tam pierwsi uczniowie i rozpoczęli historię Norwida, żeby wspólnie z uczniami teraźniejszymi posłuchać. Zapraszam uczniów klas drugich i pierwszych kilku na scenę. Dziękuję bardzo. Jestem absolwentką Norwida, rocznik 71. Mój mąż to kolega klasowy. Moi dwaj synowie kończyli Norwida, a przede wszystkim prawie 35 lat uczyłam w Norwidzie. Myślę więc, że mogę w waszym imieniu nauczycieli, absolwentów powspominać szkołę. Tak wyglądała kiedyś szkoła. Tak szczerze mówiąc, jak już to było, ktoś powiedział, wiele się nie zmieniła. Rzeczywiście te nowe okna, drzewa, zwróćcie uwagę, tych drzew teraz nie ma. Można by tak powiedzieć, że szkoła przeszła taki wewnętrzny i zewnętrzny facelifting. Tak wygląda dzisiaj. Zresztą podobne zdjęcie było już pokazywane. Szkoła jest przyjaźnie otwarta. Żeby zacząć wspomnienia, wejdźmy do niej. Przez 40 lat prawie 40 lat witała pani Marysia. Tu zdjęcie z młodości, tu zdjęcie pod koniec jej pracy w szkole. Pani Marysia zmarła w 2008 roku, można powiedzieć, na posterunku pracy, bo w swoim mieszkaniu w szkole. Pani Marysia była bardzo przyjazna uczniom, chociaż rzucała pieronami, ale zawsze jednak im pomagała. Często przy pani Marysie stał dyżurny nauczyciel, który sprawdzał, zwłaszcza w poniedziałki, przed bardzo nielubianymi apelami, sprawdzał tarcze. A jak to wyglądało? Przypomnijmy. Podejdźcie. Jak to wyglądało sprawdzanie tarcz? No, pokaż, pokaż, jest tarcza. No super, przyszyta. Odejdź. A ty co? Gdzie tarcza? Nie na agrafce. Fatalnie. Z tej strony ma być przyszyta. Proszę ją zapisać. No. A ty co? Bez tarczy? Do domu. Do domu. Wracaj.
I tak dyżurny nauczyciel, co dzisiaj niemożliwe, wyrzucał do domu uczniów. Tuż po pani Marysi, tak mówiąc żartobliwie, a w zasadzie kapitanami na tym norwidowskim statku byli kolejni dyrektorzy. Dzisiaj już ich widzieliśmy, że tak powiem, w realu. Dyrektor Głód Morejko, niestety nieżyjący, długoletni dyrektor, zmarły po ciężkiej chorobie, dyrektor Madej, dyrektor Trlik i dyrektorzy ostatniego dziesięciolecia, absolwenci szkoły, dyrektor Rosza i obecna pani dyrektor Natalia Nowak. Z gabinetu dyrektora przejdźmy do korytarzy szkoły. Ciche i spokojne, dopóki nie zacznie się przerwa. A przerwa zaczynała się tak. Dzwoniła pani Marysia i wychodzili na przerwę i zaczynało się. Jeszcze absolwenci, wiem, że z lat 80. pamiętają tak zwane spacerowanie. Proszę się ustawić, spacerować, spacerować, nie stawać pod ścianą. A ty gdzie masz obuwie zamienne, proszę bardzo? A tu co to za długie włosy? Do fryzjera, do fryzjera. Proszę pamiętać, dla młodszych absolwentów, usiądźcie, kiedyś nie wolno było mi długich włosów, teraz podejrzane są często zbyt krótkie włosy. I pani Marysia dzwoniła. Czasami z różnym opóźnieniem, różnie to bywało. I zaczynała się lekcja. Wejdźmy do jednej z klas. Niech to będzie geografia. O, właśnie, właśnie. Surowa, ale zawsze uśmiechnięta pani z geografii prowadziła lekcję. Może spróbuję ją tak skromnie trochę naśladować. Witajcie, drogie dzieci, witajcie, jaki piękny dzień mamy. Dzisiaj sobie powtórzymy mapę. No, Wojtek, podejdź do mapy, podejdź, podejdź, masz wskaźnik. Dobrze, proszę bardzo. Okręg wydobycia rudy żelaza, Kiruna Galiwara. Proszę bardzo. A Minas Gerais. Gdzie jest? Nie wiesz. A stolica czego? Stolicą jest Paramaribo? Nie wiesz, nie wiesz. Siadaj, siadaj, no ładnie, niedostateczny. Proszę pamiętać, na jutro przygotujcie się z kamieni. Granit, jenit, tak, tak. Granit, jenit i inne cholerstwa. Proszę się z tego przygotować. Pani Morawska tak nie mówiła, to moja dramestacja. A teraz popatrzmy na bohaterów tych lat. Pani Morawska, nieżyjąca pani Zielony, królowa sali historycznej zwana carycą pani Milakowa. Profesor Nadowski, dyrektor Morejko i będziemy jeszcze mówić o nim, profesor Kozaczka, który produkował w sali chemicznej różne estry, kwasy i tak dalej. Pani Krawkiewicz, anglista pan Zagajewski i polonistka pani Wleklińska. A popatrzmy jeszcze na to zdjęcie, takie dosyć unikatowe. Tak, zdjęcie z jakiejś narady, uroczystości. Wspomnę te osoby, o których nie mówiłam. Bardzo surowa historyczka pani Głodowa. Wielbicielka patyczaków pani Żukowska. Która też miała swój pseudonim. Królowa sali fizycznej pani Głodowa, a na końcu bardzo surowa matematyczka pani Pelagia Suszka-Morejko. To jest takie zdjęcie z lat, początku lat 80., zdjęcie grona pedagogicznego, a dla kontrastu zdjęcie ze studniówki 2012 roku. Wielu z tych nauczycieli to już absolwenci szkoły.
Najważniejsi jednak uczniowie. Uczniowie, którzy w początkach, lat 70. nosili mundurki, mieli przyszyte tarcze i na uroczystości szkolne, to jest autentyczna czapka, musieli nosić takie czapki. O ile pamiętam, był to pomysł dyrektora Morejki. Uczniowie się tak wiele nie zmieniali. To są absolwenci z początku lat 80. Zwróćcie uwagę, stroje takie skromne, ciemne, ale już nie mundurki. A tu absolwenci z początku lat 90. Ówczesna moda, szeroka, tureckie swetry i tym podobne. Właśnie troszkę zmieniają ich wygląd. A to z kolei już prawie że współcześnie, z początku lat 2000.